Hej, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić kosmetyki, tym razem nie dla nas, ludzi, ale tym razem dla naszych czworonożnych przyjaciół. Ja akurat mam dwa pieski, czekajcie, bo sobie muszę trochę ustawić, bo mi tu coś ucieka. Mam dwa pieski, które są bardzo, bardzo aktywne, bardzo często się brudzą, uwielbiają błotka, tarzanie się w błotkach i różnych innych liściach, piaskach, różnych takich, wiecie, sadzawkach, także bardzo często muszę je niestety kąpać z tego powodu, albo się czasami lubią w czymś, nie daj Boże, wytarzać. Także myślę, że osoby, które mają pieski czy kotki, to myślę, że wiedzą, o co chodzi, jaki jest z tym problem. Szukałam czegoś bardzo na rynku, bardzo naturalnego dla psów, ponieważ nie chcę stosować kosmetyków takich zwykłych, tradycyjnych, gdyż mój jeden pies jest bardzo silnym alergikiem, bardzo mocno reaguje alergicznie na różne detergenty w tych niektórych kosmetykach takich dostępnych właśnie wszędzie dla kosmetyków, właśnie dla psów. Dlatego też szukałam czegoś, co będzie właśnie dobre dla tego mojego alergika, co będzie łagodnie działać, ale zarazem skutecznie. No i słuchajcie, weszła na rynek polski nowa firma z kosmetykami naturalnymi właśnie dla zwierząt. Jestem z tego powodu niezmiernie ucieszona, bo jak przeczytam składy tych kosmetyków, to po prostu byłam w niebo wzięta. Jest to firma Totobi. Oni mają w ogóle przepiękne opakowania tych kosmetyków, naprawdę bardzo takie przyjazne w ogóle opisy tych kosmetyków, wszystko Wam zaraz powiem co i jak. Ja mam tutaj od nich cztery kosmetyki, ale oni naprawdę mają ogromny wybór. Na dole Wam podam oczywiście linki do wszystkich kosmetyków, będziecie sobie mogli zerknąć, jak to wszystko wygląda. No i myśmy już przetestowali z moimi psami właśnie cztery od nich kosmetyki i może przejdę do tych kosmetyków, powiem Wam co i jak po kolei, do czego one są. Więc pierwszym kosmetykiem, który mnie bardzo zainteresował z tej firmy, jest naturalna mgiełka przeciwpchelna, która odstrasza insekty, chroni i nawilża. I ją mamy w takim bardzo fajnym sprayu. I tutaj co producent nam o tym kosmetyku mówi. Więc ona zawiera wodę oczyszczoną, która wspiera działanie składników aktywnych, roślinną argininę, która działa na cebulki włosów, pobudza ich wzrost, wzmacnia, zapobiega elektryzowaniu, olejek lawendowy, który ma działanie naturalnie uspokajające, relaksujące, naturalnie odstrasza pchły, kleszcze, komary, posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, zawiera też olejek goździkowy, który ma naturalny, przyjemny zapach, odstrasza owady, jest skuteczny przede wszystkim w walce z komarami, muchami, ma właściwości kojące, antybakteryjne, antywirusowe, antyseptyczne, przeciwgrzybicze, uspokaja i relaksuje. Roślinny emolient nawilża powierzchnię skóry, ma właściwości kondycjonujące, delikatnie natłuszczające oraz 1% pozostałych składników zapewnia przyjemność stosowania i wysoką trwałość produktu. I tutaj ten kosmetyk jest wolny od parabenów, silikonów, alkoholów, barwników, soli, fosforanów. No i tak. I co jeszcze? No i 300 ml w bardzo fajnym właśnie takim dyfuzorze do pryskania. Przemiły zapach. Naprawdę bardzo taki delikatny, ziołowy, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny zapach. Ja moje psy spryskiwałam przed wyjściem na takie większe spacery, do lasu, gdzieś się przejść na dłuższy spacer i powiem Wam, że jak psikałam, to zapach był bardzo intensywny tego kosmetyku i to mnie bardzo cieszy, ponieważ jakby psom nie przeszkadzał, a ja czułam się pewnie, że też wszelkie insekty jakby nie będą chciały na tych psach osiąść, bo ten zapach im będzie po prostu nie pasował. Dlatego też ucieszyłam się, że ten zapach jest tak fajnie intensywny, zarazem nie przeszkadza psom, ale może być skuteczny. I okazało się, że naprawdę był skuteczny, bo po tych spacerach nie zdarzyło mi się ani razu, żeby pies miał jakiegoś kleszcza, czy wiadomo, różne są czynniki, tak? Bo i moje psy mają również obroże na kleszcze, więc nie można tego powiedzieć, ale jakiekolwiek komary też nie osiadały, a często się tak zdarzało, czy właśnie muszki jakieś z drzew, no nic takiego się nie działo. Ja jestem bardzo zadowolona z tego kosmetyku i na pewno go będę używać, bo działa bardzo fajnie. Poza tym też Wam powiem, że na pchły świetnie działa, bo u mnie czasami na podwórku jest tak, że często jakieś koty na przykład bezdomne często przenoszą też pchły. Jest czasami tak, że mój pies któryś przyniesie czasami od czasu do czasu jakąś pchłę, a odkąd ich psikam tym, to nic takiego się nie zdarza. Czyli wiem też, że ten kosmetyk działa. Naprawdę myślę, że warto wypróbować, bo te kosmetyki nie są drogie, zawierają naturalne składniki, działają
działają dobroczynnie, na pewno nie zaszkodzą naszym pupilom. A skoro fajnie działają i są naturalne, to dlaczego by nie spróbować? Naprawdę bardzo skuteczny kosmetyk, jestem z niego bardzo zadowolona i moje psy również. Następnym kosmetykiem jest naturalny szampon do białej sierści, który rozjaśnia, nabłyszcza i regeneruje. I mamy tutaj tak, roślinny środek myjący z oleju kokosowego, mamy betainę, która jest pozyskiwana z buraka cukrowego, silnie nawilża, kondycjonuje włosy, chroni skórę, roślinną glicerynę, argininę, eco-friendly kondycjoner, czyli biodegradowalny roślinny składnik wygładzający włosy, ułatwiający rozczesywanie, ekstrakt z rumianku, z łopianu, z nagietka, aloes, który jest hipoalergiczną kompozycją zapachową. No i bez tych wszystkich, wiadomo, takich nieprzyjemnych składników. Akurat moje psy mają białą sierść, która też często się brudzi, często się odbarwia przez różne, na przykład kwiatki, jak już rosną, to te pyłki kwiatów często zostawiają po prostu na nich jakieś takie żółty osad czy kolorowy. I ten bardzo dobrze szampon sobie radzi właśnie z tymi takimi dość mocnymi, trwałymi zabrudzeniami. Gładziutka jest sierść przy tym szamponie, cudownie, też bardzo przyjemnie pachnie, tak bardzo delikatnie. Jest żelowy akurat ten szampon, no i naprawdę nabłyszcza tą sierść. Sierść wygląda pięknie, błyszcząco, tak zdrowo, odżywiona i powiem Wam szczerze, że naprawdę niewielka ilość już tego szamponu wystarczy, żeby fajnie się pienił, bo on też jako naturalny kosmetyk genialnie się pieni, także my jesteśmy z tego szamponu na pewno zadowoleni i powiem Wam już teraz szczerze, że ja do tych kosmetyków na pewno będę cały czas wracać, bo one po prostu dla moich psów się sprawdzają w 100%, są naturalne, z czego jestem niesamowicie szczęśliwa wręcz. Także szampon do białej sierści. Mam też szampon, znaczy w zasadzie to nie jest szampon, tylko to jest taki naturalny żel do mycia po każdym spacerku, który łagodzi, pielęgnuje, nawilża, regeneruje. I ja moim psiakom myję po każdym spacerku łapki, brzuszek, też jak wiadomo, jak idziemy z pieskami, czy na siku, czy na inne sprawy na dwór, to później jak wracamy, zawsze ja ich myję, bo chcę po prostu też mieć czystość w domu, chcę, żeby pieski też były czyste, żeby to wszystko było higieniczne, zadbane. No i tu Wam powiem, że ten kosmetyk bardzo fajnie sprawdza się przy moim alergiku, świetnie domywał te łapki, nie, koił te przede wszystkim te zaczerwienienia, te podrażnienia, bo on ma bardzo takie, no niestety, jak to pies alergik, zaczerwienione te łapki. No i ten żel świetnie sobie właśnie radził z tymi łapkami, takie ładnie koił, nie podrażniał absolutnie. I jeszcze najważniejsza rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, o którą mogę zapomnieć. Wszystkie kosmetyki są personalizowane. Tutaj akurat moje psy się nazywają Franio i Charlie. Ja Wam zbliżę i zobaczycie sobie, jak to wygląda. Także będziemy wiedzieć, dla jakiego pieska jest nasz każdy kosmetyk, jeżeli mamy na przykład kilka piesków, tak? Także nam się to, wiecie, nie straci gdzieś. Bardzo fajna w ogóle sprawa. No i ten szampon, przepraszam, ten żel do mycia po każdym spacerze zawiera roślinny środek myjący, betainę, glicerynę, argininę, ten eco-friendly kondycjoner, ekstrakt z łopianu, który jest emolientem, reguluje wydzielanie sebum, zapobiega wypadaniu włosów, ekstrakt z nagietka nadaje blask, regeneruje, ma działanie przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, jest właśnie świetny dla łapek psów, bo często właśnie tam te takie grzybicze zapalenia też są. Ekstrakt z rozmarynu, który odżywia, regeneruje, przeznaczony jest dla skóry wrażliwej, podrażnionej, właśnie jak macie takich typowych alergików. Naprawdę coś fajnego, jeżeli często stosujecie takie, często myjecie łapki swoim pieskom. Wiecie, sama woda czasami nie wystarczy, wiadomo. Ja mieszkam akurat na Śląsku, gdzie jest dość duża ilość, wiecie, smogu, zanieczyszczeń i tych wszystkich takich pyłów, dlatego na przykład trzeba użyć jakiegoś środka, który nam doczyści te wszystkie po prostu nieczystości i woda niestety sobie z tym nie radzi. Nieraz próbowałam i naprawdę, uwierzcie mi, nie da rady. Dlatego też postawiłam właśnie na taki żel po każdym spacerze, który świetnie doczyszcza nam cały brud z łapek, z sierści, z brzuszka, no coś fantastycznego. Radzi sobie z tym w 100% i jestem właśnie zaskoczona, że pomimo tego, że te kosmetyki są naturalne, to radzą sobie w 100%, są tak fajnie skuteczne, także naprawdę super. Tutaj coś, co wybrałam specjalnie dla mojego alergika kochanego, który naprawdę, uwierzcie mi, jest bardzo mocnym alergikiem. I ogólnie mam z takim z nim problem, że
muszę jakby mu przeprowadzić testy alergiczne, ponieważ jest uczulony na jedzenie. Natomiast nie wiem dokładnie na jakie. Znaczy, część wiem, część nie do końca. Dlatego, żeby rozwiać te wątpliwości, muszę mu przeprowadzić testy, które są też dość kosztowne. Dlatego, no, będę to robić jak najszybciej tylko będę mogła. Na pewno to zrobię. Natomiast do tego czasu, no, niestety on ma czasami takie okresy, że ma bardzo mocno się drapie. Bardzo mocno go swędzi brzuszek, bardzo go mocno swędzą łapki i tak cały czas, wiecie, gryzie się, drapie, gryzie, drapie. I zauważyłam, że w ofercie Totobi jest naturalny pudrowy szampon, który jest właśnie przeciwświądowy, który łagodzi, nawilża i odpręża. I on jest w takiej saszetce. I tutaj mamy tak, sodę oczyszczoną, która pochłania nieprzyjemne zapachy, dogłębnie oczyszcza, działa antybakteryjnie. Mamy mąkę owsianą, która właśnie łagodzi ten objawy tego swędzenia, nawilża, odżywia, regeneruje włosy, działa przeciwzapalnie. Mamy białą glinkę, która też łagodzi podrażnioną skórę, która oczyszcza, neutralizuje nieprzyjemny zapach. Mamy olejek ze słodkich migdałów, który również odżywia, nawilża, chroni, regeneruje. Mamy ekstrakt z młodego jęczmienia, który wzmacnia włosy, nawilża, odżywia, chroni kolor. Masło shea, którego białko odżywia, nawilża, jest naturalnym filtrem UV. Oraz spirulinę, która regeneruje, odżywia, wzmacnia włosy. I powiem Wam, że odkąd stosuję ten szampon, to naprawdę swędzenie jest o wiele, wiele mniejsze. Ja staram się go, wiecie, w tym szamponie trochę podtrzymać, bo ten szampon się rozrabia ogólnie tak, że dodaje się łyżkę, tak, 2-3 łyżki pudru do wanny z ciepłą wodą. Ja to robię w takiej większej misce i wtedy tak mu chlapię ten brzuszek, łapki, bo go właśnie bardziej swędzi tam te całe, wiecie, podwozie jakby, niż góra bardziej, tak? Czyli ten brzuch tam gdzie jest po prostu skóra, to brzuch, łapki i to trzymam troszkę w tym szamponie, żeby te składniki sobie podziałały kilka minut. Później to wszystko oczywiście trzeba spłukać i naprawdę zauważyłam, że odkąd stosuję ten szampon, to te swędzenie jest o wiele, wiele mniejsze. Naprawdę zauważalnie mniejsze, co mnie bardzo cieszy, dlatego że po prostu nie cierpi tak pies, tak? Natomiast do tego momentu, aż zrobię te testy, to na pewno będę stosowała ten szampon. Myślę, że po tych testach również, ponieważ on bardzo ładnie koi te wszelkie takie zaczerwienienia, placki z alergii, takie jak mają czasami takie, wiecie, nieprzyjemne zaczerwienienia, takie plackowate, to też ładnie wszystko koi, ładnie goi wszystko, także... Świetnie, że wyszli oni z takim pomysłem właśnie wynalezienia takiego kosmetyku, który też by był przeznaczony właśnie dla takich piesków z takim problemem. Także kochani, dajcie mi znać, czy znacie w ogóle tą firmę, bo ja pierwszy raz ją znam, ja jestem naprawdę zachwycona tymi kosmetykami, naprawdę bardzo. I przede wszystkim to, że one są naturalne, że są przeznaczone na różne potrzeby, na białą sierść, do codziennego stosowania, dla skóry swędzącej. Nie są takie, wiecie, jedne, tylko są uniwersalne i to mnie bardzo, bardzo właśnie w tej firmie cieszy. Także dajcie znać, czy coś Was tutaj zainteresowało. Na dole Wam oczywiście podlinkuję wszystkie linki do tych kosmetyków. No i kochani, to wszystko. Trzymajcie się gorąco. Dbajcie o swoje pociechy, o swoje psiaki i kotki, bo myślę, że naprawdę... Posiadanie ich to sama radość, dają nam dużo radości, przynajmniej mi też. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się gorąco, buziaczki.